Witajcie wszyscy. Z tej strony ponownie Starkey i widzimy się w Sekiro po kolejnej przerwie. Od ostatniego czasu nie pamiętam w ogóle nawet co robiliśmy, poza tym, że jak włączyłem zapisy, to zauważyłem ostrze śmiertelności. Nieważne, ogólnie Mortal Blade, czegoś tak. I więcej mi nie trzeba było. Widzę, że to trochę dźwięki są głośne, jeśli będzie źle, to na następny raz trochę przyciszę. A dzisiaj w planach odcinek dosyć krótki, bo no nie mogę sobie pozwolić na wiele, nie ukrywając. Dopiero co wróciłem z tego wyjazdu, na którego nagrywam Gothica. A i tak większość zapasu się zepsuła. No ale chciałbym się grać w Sekiro, więc mamy Sekiro. Ale dajcie chwilę, bo tu jeszcze zauważyłem, że jest jakiś problem. Okej. Ciekawe co to ma być. Dobra. Okej. Na szczęście tym razem to nawet rozwiązałem bez wyłączenia Sekiro, więc się udało. A więc tak, pani motyl. Starcie z bossem, który jak się okazuje jest dosyć trudny nawet dla mnie. Wiecie co, też doszedłem do wniosku. W sumie raczej każdy do tego dotarł w końcu. Nie warto będzie się męczyć z tym wszystkim. No, rozumiecie, z tym demonem dzwona. Gdybym grał samym sobie, albo na live'ach, podkreślam, bym się z tym męczył, ale odcinki zawsze robię w momentach, kiedy nie mam za dużo czasu i w ogóle, więc no, powiedzmy sobie szczerze, postaram się najpierw może przejść grę w ogóle, a potem pomyślimy kiedyś o jakiś wyjątkowy tier gul czy coś. Nie wiem, czego to jest wina, ale jak na razie starcie idzie dosyć prosto. Powiedziałbym wręcz, że... No, więc kontynuując, powiedziałbym, że nawet zbyt prosto. Żeby nie było, nigdy nie byłem na tak późnym etapie u pani motyl. Tak więc, wiecie co? Chciałbym spróbować czegoś jeszcze, jak już mam okazję. Zaraz prawdziwa pani motyl zeskoczy tutaj i chcę zobaczyć, jak to będzie, kiedy dostanie ostrze. Spodziewałem się lepszego efektu. Chociaż wiecie co, dobra, nie. Zapomniałem. Łocie panie! Wiecie, to było prostsze niż się spodziewał. No, widmowa pani motyl. Achievement jest. Jest wzmocnienie siły ataku. I jest coś, po co tu, tak można powiedzieć szczerze, przybyłem. Ale zanim to, to jeszcze scenka. I proszę, nawet na scence ostrze jest pokazywane. Co tylko potwierdzam w przekonaniu, że pokazuje tu dokładną wersję wilka. Przynajmniej Sekiro, nie wiem jak go nazywać. Najlepszego bohatera. Nie jakąś tam powiedzmy predefiniowaną czy coś, ale dokładną. I jakiś miecz go zabił. Do tej pory nie wiem co to za ostrze. Poza tym, że jest dosyć duże. No, bohater ginie. Już ma, powiedzmy, pożegnać się z życiem całkowicie. Na zasadzie nawet jeśli ta rana by nie była śmiertelna, to tu by zginął. Ale... no cóż, to nie takie proste. Zresztą zaraz zobaczycie. Ja na całe szczęście już to znam, czem. Może nie na szczęście, ale no, grałem, znam. Ci, którzy oglądali sezon pierwszy, też powinni znać. I widzicie. Loyal wolf, take my blood and live again.
again. Tak, właśnie po raz pierwszy spotkaliśmy się z mocą wskrzeszenia. Niby wydawało się, że dopiero nabyliśmy później, a jednak proszę. 3 lata przed wydarzeniami z gry, bohater już to posiadał. Tak swoją drogą jeszcze zobaczę tylko, czy mam jakiś smoczy mur, czy już się go pozbyłem. Nie, dalej mam, dobra. Tak więc niebawem się go pozbędziemy, ale najpierw rozmowa z tym gościem. I see. I won't say any more, and neither should you. All that you saw was yours alone. No, ostatnio gadałem na ten temat, ale tym razem będę dla niego milszy, nic nie powiem. Understand. Good. Spodziewałem się czegoś jeszcze. I abandoned the path of the shinobi. Yet I couldn't abandon that shinobi prosthetic, no matter how hard I tried. I'd never have believed that one such as myself would save another who'd lost their arm like you have. I'm sure it is fate. Idols are all I can. The only Buddha have faces, and I can. I'm parched. Can use a. Dobra, niestety nic więcej tu nie ma. Jak u mnie z gotówką? A, trochę jest, dobra. To jeśli trochę gotówki jest, to wiecie co? Trochę dziwne, że to dalej jest, ale jeśli już udało się, to... Ach, czyżbym nie zamontował? Nie no, zamontowałem sobie Maru. Dobra, tak więc, co my tutaj tak właściwie musimy osiągnąć? Na pewno chcę iść dalej w parasol, ale brakuje mi jeszcze czegoś, co chyba nawet wiem, gdzie jest, także... Okej, okay, tu. Nie no, parasole uda mi się bez tego zrobić, więc obecnie... Zajmijmy się czymś innym. I w sumie najprościej powiedzieć, że powinniśmy pójść pożegnać jednego z przyjaciół. Ja w sumie przyjaciół nie, ale na pewno znajomych. A i taka ciekawostka. Nawet kiedy nie mamy symboli, można dalej tego używać. I to trochę dziwne, bo dalej widzę ten ulepszony efekt. A nie powinno być ulepszonego efektu. No ale dobra, nie kwestionuję. Nic mu nie mów, albo powiedz mu o ostrzu śmiertelności. No, powiem szczerze, u niego można trenować i w ogóle miły przyjaciel, ale... Będę z nim szczery, bo jednak... Nie sądzę, bym go potrzebował. The mortal blade. What? It's real. You don't suppose you could use it to end this curse of mine? I will. Of course. Thank you. A man with your skill could grant a merciful death. Couldn't you? Leave it to me. Splendid. I must give my thanks to Sekijo. I will prepare for the beyond. The next time you see me, I'll be ready. No. Tak więc, powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Liczyłem na to, że cały odcinek bym mógł zrobić z pani Motyl, ale... No, krótszy odcinek jeszcze mogę zrobić dzisiaj i tak dalej, czegoś innego, więc... Chyba nawet wiem, po co będziemy iść. Tylko... Jak stoję z konfetti? Dobra. Już wiem, co będę musiał wybrać, patrząc na stan mojego konfetti. No, już jest gotowy. No i teraz właśnie już nawet nie trzeba nic robić, tylko klikamy. Najpierw wyciągamy robaka, potem ostrzem przebijamy robaka. Farewell. I tak jak chciał, odszedł. I dał nam w sumie przedmiot, który nie jest niczego przydatny. Przynajmniej mi. Przynajmniej mnie, nie wiem czy mi, czy mnie jest bardziej prawidłowe, no ale ja z tego nie korzystam. Jednakowoż znam sytuacje, w których może być potrzebny. To teraz jeszcze na zakończenie byśmy mogli pójść odwiedzić w sumie w zamku Ashiny. No komnata Kuro w górnej wieży, czyli Lord Kuro. I w ogóle. Bo z nim tu będą ciekawe teksty i mniej więcej dowiemy się, jakie jest nasze następne zadanie. A przy okazji będzie bardzo zaskoczony, że wróciłem już z ostrzem, zanim w ogóle go poinformowałem o tym, że to jest potrzebne. No i Emma. So, you've met with Lord Ishin? Yes. He thanked me for defeating Genichiro. I see. To think that Lord Genichiro,
would go as far as to drink the rejuvenating sediment. Rejuvenating sediment? That's what we call a particularly concentrated part of the rejuvenating waters. I'm sure you saw it for yourself. The rejuvenating sediment grants great resilience in one's flesh. One becomes able to withstand blows that would be fatal to anyone else. My mentor, Dogen, devoted much research to its uses, but all of his works, documents, medicine, everything, were burned and destroyed. I'm not sure who, but I heard one of the senior apprentices was able to salvage some of it. Probably Dojun. Did you ask Lord Kuro's thoughts on the matter? I did. And? We've decided to sever the ties of immortality. I see. I thank you for all of the help you've given me. Almost sounds like you're bidding me farewell for good. I've carried out my lord's orders, so I will stay here in the castle. Come and speak to me whenever. I will provide my assistance to you as a doctor. Dobra, więc idziemy pogadać z najpierw z właśnie Kuro. Dobra. Oh, this dust is awful. I have returned. Oh, Wolf, you're back. Did you meet with Lord Isshin? I did. He said the mortal blade, it could be the key to severing immortality. The mortal blade, I see. Yes, that seems promising. As you say. For my part, I hunted for any books that may contain clues about the aroma of the Fountainhead. It seems Lord Takeru indeed sought a way to reach the Divine Realm. So far, I found one piece of relevant information. What is it? A flower. My lord, this is for you. Could this be? It's a Sakura droplet. That's... When the undying pledge of the dragon's heritage is broken, it's said that this remains in place of the oath. Do you think this one was left behind by Lord Takeru? That seems likely. Wolf, if you so desire, I can use this Sakura droplet to assist you. If you should be so kind. Of course. Close your eyes. My lord. Lord Takeru's dragon blood lives on with you. I w ten oto sposób mamy dostęp do trzech wskrzeszeń. Oczywiście nie zmienia to w żaden sposób działania. Tylko tyle, że po prostu mamy trzecie miejsce. You may open your eyes now. My lord. That was a boon granted by Lord Takeru. Use it well. Yes. A flower. First, read this. I mamy parę informacji odnośnie różnych rzeczy. What is... Lord Takeru left it behind. I was looking for information on the Fountainhead aroma and how it relates to the Divine Realm. There is water that flows from the Fountainhead through Ashina, and the book speaks of a white lotus flower that grows where the water pools deeply. It appears to be one component of the Fountainhead aroma. A place where the Fountainhead waters pool deeply, perhaps in a deep valley? Yes, indeed. The sunken valley may be the place. The Fountainhead waters should flow into there. Where is this sunken valley? It's beyond the woods to the rear of the castle. There's a shrine dedicated to the white serpent deep in the woods. As the name implies, the sunken valley is just below that place. There's no proper path down there, but a man of your talent could navigate it. Tam też się będziemy udawać. One part of the is a dobra. Yes. To już było. Jeszcze teraz tylko o kamieniu. My lord, this is for you. This is a document written by one who sought the Fountainhead aroma. I see. It says there's a fragrant stone in some sacred village.
I've never heard of such a village. It is beneath Ashina. Now that you mention it, about the well near the Moonview Tower, I've read it may have some connection with the bottomless hole. This may be worth investigating. I will take a look. Powiem szczerze, obydwa miejsca znam, bo no trzeba to przejść, tak czy siak. I wonder what that could mean. I do not know. I don't know either. See if you can think of a place. My lord. Oh, that's right. That door marked with the outline of a person. Lord Yixing once called it a shinobi shortcut. I haven't a clue how it works. But seeing as he mentioned shinobi, I thought you might know. Dobra, jeszcze pogadam z nim. The sword that can kill those who cannot die. I didn't expect you to find it so quickly. Yes, it was given to me by the divine child of the rejuvenating waters at Senpo Temple. The divine child of the rejuvenating waters? The monks at Senpo Temple abandoned the ways of their faith in pursuit of immortality. The result is those who have false dragon's heritage, known as the divine children of the rejuvenating waters. A false dragon's heritage. I never would have thought. Wait, divine children? Yes, many were created, but only one survived. Further proof of the corruption this power brings to man. Oczywiście sąsiedzi muszą hałasować. Yes, my lord. Dobra. Tak więc, nie wiem czy pokazywałem już, czy nie, ale tutaj właśnie, proszę. Skrót. Akurat gdzie ten prowadzi, to ja nie pamiętam. A no tak, jak mogłem nie skojarzyć, przecież to miejsce. Dokładnie. Do tej pory nie wiem, jak mogłem nie skojarzyć, ale no. Dobra, chyba wszystko w porządku. Dobra, w takim wypadku mamy 17 minut. Spróbuję jeszcze pokonać jednego minibossa teraz z... no w sumie ze wzmocnionym atakiem. Chociaż zapomniałem go wzmocnić, rzecz jasna. Więc siłę ataku wzmacniamy. Jeszcze tylko muszę coś sprawdzić, bo nie jestem pewien. Dobra, dajcie chwilę. Oczywiście domownicy musieli się upomnieć. Tak więc teraz będę trochę ciszej, spokojniej, bo czeka mnie to niebezpieczne starcie z bossem. O, lagi. Tego bym się nie spodziewał. Dobra. Byłem w sumie z mini bossem, ale jednak. No i jest. Mój sposób na najłatwiejsze pokonywanie ich, jak się tylko da, to właśnie używanie ostrza śmiertelności. No, widzicie to? Chwyciła mnie, chociaż uniknęłem. Dobra, jeszcze jedna próba, potem kończymy odcinek, bo dzisiaj naprawdę zmęczony i w ogóle. On już tam umierał kilkukrotnie. Mimo smoczego moru dostałem pomoc losu. Fajnie. Jest takie... Nie lubię tego miejsca. Chociaż tak, bardziej nie lubię tego minibossa, powiedzmy osobiście, niż samego sobie miejsca.
Tego jego chwytu chyba się nie da uniknąć. No i znowu śmierć. Bo jakby inaczej, musiałem po prostu zginąć. No dobra. Połowa walki za mną. Jestem skłonny nawet się pożerstować cukierkiem, ale nie wiem, mi się w sumie kończą, a nie dofarmiłem ich. Więc... Dobra, jeszcze raz straciłem oczywiście wszystkie wskrzeszenia, które miałem w ofercie. Dobra, muszę być trochę ostrożniejszy oczywiście, bo już nie mam wskrzeszenia. Ej, to było dziwne. Tak, wiecie co, jest nie tak najgorsze w całym kształcie. Może to być delikatny spoiler dla tych, którzy gry nie znają. Dobra, wiecie co? A mam pastylki, dobra. Właśnie myślałem, że będę musiał jeść ryża. Jednak ryż z paru względów nie chcę. Ryż po prostu z paru względów nie chcę używać. No i proszę. Nie, powiem szczerze, nie jestem dumny ze sposobu, w którym pokonałem to wyzwanie. No ale jednak. Sposób to sposób. A ostrze, które mam na plecach, jak widać, znacznie ułatwia starcia tego typu. No ale dobra, 22 minuty, mam nadzieję, że wam to wystarczy. Nie było zbyt dużo problemów, a nic, bo jednak... No, mówię, świeżo przyjechałem, nie ogarnąłem za dużo. I po prostu trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!